Witam. Na samym początku chciałbym ogłosić coś na temat macOS X Snow Leopard. Otóż pewien użytkownik do mnie napisał: macOS Snow Leopard na pewno by zyskał dużo lepszą ocenę, gdybyś go testował na Macu lub na prawdziwym komputerze w formie Hackintosha, bo wersja na wirtualną maszynę jest bardzo okrojona i nie ma na przykład języka polskiego i nie można zalogować się do Apple ID, z którym wiele usług działa lepiej. Tak tylko piszę, bo mam na uwadze to, że z przyczyn oczywistych możesz nie mieć możliwości przetestowania w wymienionych okolicznościach. Cóż. No więc, już jestem. Widzimy właśnie ekran Macintosha i pierwsze co nam się rzuca w oczy to oczywiście pasek, w którym mamy oczywiście jabłko oraz aktualnie uruchomiony program i jego funkcje. Mamy również godzinę, wyszukiwarkę. I te inne. Mamy również pulpit, na którym są ikony dysku, na którym jest zainstalowany ten system, oraz ikony napędu, który aktualnie się znajduje. No i mamy również systemowy Rocket Dock. A propos Rocket Docka, sprawdźmy jego tak naprawdę funkcje. Otóż możemy sobie tak naprawdę zmienić jego wielkość, położenie, a wygląda to mniej więcej w ten wymieniony oto sposób. Możemy także zmienić sobie również powiększenie, jak nakierujemy na ikonę jakąś. Jak mówiłem, położenie może być z któregoś boku, a może być na dole. Możemy nawet włączyć coś takiego jak auto-ukrywanie systemowego Rocket Docka. No a teraz przejdźmy sobie do ustawień, między innymi Appearance, czyli ogólnie kolorystyka naszego systemu i ogółem kolorystyka i tym podobne. Następnie mamy Desktop and Screensaver, gdzie mamy tło pulpitu oraz oczywiście wygaszacze ekranu. Z tym, że wygaszacze ekranu niestety nie będziemy mogli odtworzyć ze względu na to, że to jest wirtualna maszyna i pewnie to jest jedna z przyczyn, o których użytkownik nas powiadomił. Następnie mamy krawędzie ekranu, które tak naprawdę można dostosować do swoich funkcji. Przykład. Jedna krawędź może uruchamiać wygaszacz ekranu i tym podobne. Moim zdaniem bardzo ciekawa funkcja. No i mamy języki, a widocznie nasz widz chyba zapewnił nas, że nie ma języków, a mamy języki, znaki, formaty i przede wszystkim język klawiatury. No ja się kurde pytam. Użytkownik sobie jaja robi. Teraz mamy display, czyli zmiana rozdzielczości. Niestety mamy tylko jedną rozdzielczość, ponieważ coś poszło nie tak w sterownikach. Mamy również zmianę tak naprawdę kolorów, czyli rozjaśnienia ekranu, a efekt widać. Mamy również energy saver, czyli oszczędzanie energii, które możemy dostosować do tak naprawdę własnych potrzeb. No i dźwięki, z którymi mamy małe problemy. Okej. Z takich ustawień, no to jest jeszcze Mobile Me i to jest usługa, do której trzeba się zalogować. Niestety ja nie posiadam takiego konta, więc no nie zaloguję się i tak. Ponieważ to wymaga loginu i hasła i pewnie też o tym użytkownik chciał nas poinformować, że pewna usługa może nie działać. Następnie mamy kontrolę rodzicielską, ale za Chiny ludowe nie wiem jak ją w ogóle włączyć. A przyda się, naprawdę. Teraz coś dla fanów przeglądania internetu, czyli przeglądarka Safari, którą oceniałem parę odcinków temu z przeglądarkami. Jesteśmy właśnie na YouTube, strony wczytuje nieźle, bez reklam,
Wszystko pięknie, fajnie, no ale niestety filmu na YouTube chyba na tym czymś nie obejrzymy, ponieważ odtwarzacz nie chce się nam pokazać. Widocznie coś, albo przeglądarka odmawia posłuszeństwa, albo po prostu kolejna wada wirtualnej maszyny. No ale cóż, nie mnie oceniać. Wczytamy sobie jeszcze naszą stronę, ten, który prawdę ci powie, i zauważymy kolosalne zmiany, a mianowicie już na samym początku zmieniona nieco czcionka oraz tło, które tak naprawdę zrobiłem, nie powinno być białe. To taki mały szczegół, ale jak wiadomo, można też pobrać inną przeglądarkę i może powrócić wszystko do normy. Dobra. Mamy również coś takiego jak iTunes, gdzie możemy przede wszystkim wyszukać dowolną muzykę. Na przykład ostatnio spodobała mi się taka pewna piosenka Chryzantemy złociste. Polecam. Szczególnie puściłem ją chyba w jakimś odcinku z GTA San Andreas. To było chyba w misji Farewell My Love, ale to już nie wnikam. A piosenka jest naprawdę fajna, więc polecam przy okazji, tak. Następnie mamy workflow, czyli nagranie, tak jakby kursora i potem odtwarzanie, żeby prześledziło ten sam ruch, co nagraliśmy. Troszeczkę to tak dziwnie to zabrzmi, bo nie umiem tego do końca wytłumaczyć. Byście musieli zobaczyć to sami, no ale niestety czas mnie troszeczkę ogranicza. A ja, no, niestety nie mogę tak naprawdę się wypowiadać, a muszę jeszcze pokazać inne funkcje systemowe. A już było, powiem, ich dość sporo, naprawdę. Dobra, następnie mamy aplikacje różne, takie jak chociażby BetterZip, coś tu wyskoczyło i chyba trzeba jakiegoś patcha wgrać. Zobaczymy w takim razie, co to jest ten PDF i spatchujemy, chociaż nie sądzę, żeby to się udało. No i oczywiście, kurde, identyfikacja poprzez wpisanie hasła. To więc zobaczymy może ten drugi pliczek i zobaczymy, czy coś się odtworzy. No i pięknie. Otworzyło się. Tak naprawdę to jest WinRAR. No normalnie, to jest WinRAR. Mi się tak wydaje. Dobra, zobaczymy, co jeszcze mamy. Dobra, widzimy pełną aplikację i szachy nawet są. Dobra. No to więc tak, szachy się dumnie prezentują na tym systemie, chociaż niestety ścinki są. No ale cóż, no, nie widzę tak naprawdę problemu. Poza tym, że dalej nie mogłem ruszyć pionkiem. No ale dobra. Przejdźmy sobie teraz do widżetów, gdzie mamy przede wszystkim zegar, pogodę, kalendarz, kalkulator. Ale możemy sobie dodać tak naprawdę jeszcze inne, różne zabawne widżety, chociażby Google, które wygląda jak ze starszego Androida na pewno. I tu mówię całkiem poważnie, to serio wygląda jak na starszym Androidzie, ja nawet nie wiedziałem. Okej. No ale dobra, no co by tu jeszcze dodać? Tutaj jakieś takie fale sumy, jakieś, kurde, nie wiem, jakiś schemat czegoś. Jest jeszcze taki notatnik, tak jak na lodówkę się przypina, żeby sobie przypomnieć, na przykład kupić mleko oraz oczywiście odtwarzać iTunes. No i tak się prezentują owe widżety. Naprawdę to jest bardzo fajna sprawa. No i cóż, no. Sam osobiście sprawdziłem ten system, jest on naprawdę zarąbisty. Zarąbiście się on prezentuje, no i cóż, no, nie mnie oceniać. No, bardzo mi się on podoba. Jeszcze ma takie tradycyjne wyłączanie się. A my przejdziemy do ogólnej oceny już. Dobra, ocena ogólna tego systemu. To jednak stwierdziłem, że system jest bardzo dobry. Mimo pewnych ograniczeń. Zresztą widz mnie jeszcze ostrzegł, że mogą być pewne niedogodności.
I wziąłem sobie to też pod uwagę, więc no myślę, że jak najbardziej i tak zawyżyłem to. Ale dobrze, że mój widz mnie ostrzegł, bo tak naprawdę mogłaby być ocena troszeczkę niższa. I tak, sam nie wiem teraz, co mówię. No ale nieważne, moim zdaniem to jest jedna z najbardziej zasłużonych ocen. System mi się naprawdę spodobał, no co tu dużo gadać. Nie mogę się nawet doczekać, jak przetestuję go na prawdziwym sprzęcie. A uwierzcie mi, testowałem już Maca na prawdziwym Macu. Nie pamiętam tylko, jaka to była wersja. Ale testowałem i naprawdę nie było żadnych przeciwwskazań, wszystko było gites, majonez, tak więc no uszy do góry. A następnie troszeczkę zastopujemy z systemami operacyjnymi i ocenimy sobie coś bardziej facebookowego, czyli reakcje na fejsie. Czyli te śmieszne emotki, które istnieją pod przyciskiem lubię to. No a teraz jeśli filmik się spodobał, wstawcie lajka. Jeśli nie, możecie spadać dysta, więc serdecznie łapkę w dół. Subskrybujcie po więcej. Na razie.